stajemy, schodzimy mu z chodnika, stajemy gdzieś pod płotem albo pod drzewem, żeby on sobie swobodnie przeszedł koło nas. Nie uciekamy, nie piszczymy, nie wydajemy dziwnych dźwięków, nie machamy rękami, bo psy bardzo tego nie lubią. I wiadomo, że wam Guido w tym momencie nic nie zrobi, jak tak się zachowuje. Ale teraz idziecie ulicą, nagle widzicie psa, który idzie szybkim krokiem. Ogon ma podchylony tutaj pod brzuszek. Głowa jest pochylona mocno do przodu, Guido trochę głowę. Uszy są spłaszczone. Idzie i patrzy na was tak. Co on wtedy mówi? Jestem zestresowany, zdenerwowany, nie wiem, czy jestem w stanie się opanować, nie chcę kontaktu z człowiekiem.